Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia. Krzysztof Haladyn. Ostatnie namaszczenie. Czyta Mariusz Bonaszewski. Produkcja Audioteka. Justum enim est bellum quibus necessarium et pia arma ubinulla nisi in armis spes est. Sprawiedliwą bowiem jest wojna dla tych, dla których jest konieczna. I błogosławiony jest oręż, jeśli tylko w Nim cała spoczywa nadzieja. Tytus Liwiusz. Rozdział pierwszy. Przebacz mi Ojcze, bo zgrzeszyłem. Obraziłem Boga następującymi grzechami. Zwykle po tych słowach przestawałem ich słuchać. W końcu co mógł powiedzieć mi list ten dziewiętnastoletni rudzielec ze śladami trądziku na twarzy? Jak grzeszył? Gniewem? Trudno się nie wściekać. Obżarstwem? Przecież przymieramy tu głodem. Zabijał? Ja też. Przeklinał? Nic innego nie pozostało jak tylko kląć w bezsilnej furii. Chłopak mamrotał swoje grzechy klęcząc z pochyloną głową obok pniaka, na którym siedziałem. Upierali się, żebym spowiadał ich tak jak w konfesjonale, zamiast zwyczajnie porozmawiać. Zależało im na tych pozorach, choć żaden od dawna nie był w kościele. Wierzyli, że pomogę im zbawić duszę, że po tej całej beznadziejnej walce będzie czekać na nich nagroda lub przynajmniej, że nie spotka ich kolejna kara. Obiecywałem im to, choć sam wtedy grzeszyłem kłamstwem. Bóg nie zwracał uwagi na nasze prośby, on słuchał zwycięzców. Najpierw aryjskiej rasy panów, dziś czerwonych olbrzymów. Igrzyska trwały w najlepsze, a my byliśmy jedynie najmarniejszym, skomlącym pomiotem rzuconym między nich na jego arenie. Proszę o pokutę i rozgrzeszenie. Lis podniósł głowę i spojrzał na mnie. Bóg, ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego syna, niech ci udzieli przebaczenia. Przez posługę Kościoła ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Po tylu latach wypowiadałem tę formułę mechanicznie i bez zastanowienia. Amen. Zawsze podobało mi się westchnienie ulgi. Za pokutę odmów: dziesięć zdrowasiek i trzy ojcze nasz. Podczas czyszczenia broni. Pan odpuścił ci grzechy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Idź w pokoju. Pożegnałem go znakiem krzyża. Chłopak wstał z klęczek, a ja dźwignąłem się z pniaka. Spojrzał na mnie spod rudej grzywki zielonymi oczami dziecka. Dziękuję, ksiądz. Powiedział i podał mi rękę. Nie ma sprawy. Idź czyścić karabin. Odszedł, a ja wyciągnąłem papierosa. Odpaliłem go zdobyczną benzynową zapalniczką, zastanawiając się, czy rabowanie trupa podpada pod kradzież, jeśli się najpierw człowieka postrzeliło w brzuch, a potem dobiło bagnetem. Były na tym świecie rzeczy i sytuacje, o których nie uczyli w seminarium. Zaciągnąłem się głęboko, wyrzucając z głowy takie rozważania. Nie byłem tu od myślenia, tylko od posługi, no i strzelania. Paliłem, a drzewa szumiały wokół w zapadającym zmierzchu. Polski las, dopóki my się w nim kryjemy. Polski, póki my żyjemy. Chwilę później podszedł do mnie bury. Dowódca oddziału, którego stopień porucznika można było rozpoznać jedynie po czapce. Mundur miał brudny i połatany, dokładnie taki sam jak my wszyscy. Wyspowiadaj mnie, ksiądz. Jego oczy były spokojne jak zawsze, ale głos zdradzał niepokój. Aż tak źle? zapytałem, gasząc niedopałek pod butem. Wrócił zwiat. Lekko nie będzie. Bore był oszczędny w słowach. Ponownie usiadłem, dowódca ukląkł i zaczął spowiedź. Zabijał, pałał gniewem, klął. Nic nowego. Wciąż te same grzechy opowiadane wszystko wiedzącemu Bogu z prośbami o przebaczenie, niekończąca się litania żalu, bólu i strachu, której nie słuchał już nikt oprócz mnie. Bury skończył, a jego miejsce zajęła Czajka, później topol, suchy, kot, zekryt. Sęp pniaka boleśnie wbijał mi się w tyłek, ale wiedziałem, że wyspowiadam dziś ich wszystkich. Sam nie opowiem moich występków nikomu. Bóg i tak o nich wie. Tyle tylko, że ma je w dupie. Dowódca zarządził zbiórkę po zmroku. Staliśmy skupieni wokół ogniska. Cały pluton w sumie ponad pięćdziesiąt osób. Bury mówił już spokojnym głosem, jakby planował defiladę. Wróciło rozpoznanie z psigasic. Główne siły czerwonych opuściły miasteczko. Zostały dwa plutony na oko z osiemdziesięciu ludzi. Ze sprzętu zostawili sobie jeden czołg i chałbice. Wygląda na to, że zamierzają tam obozować dłużej. Ich zadaniem jest prawdopodobnie wytropienie i wyeliminowanie nas i innych grup. Dlatego przywitamy ich pierwsi. Lekki szmer rozniósł się wśród żołnierzy, ale w sumie nikt nie był szczególnie zaskoczony. Lepiej walczyć niż czekać, aż zagonią cię jak zwierzę i zarżną. Nie spodziewają się ataku. Myślą, że jest nas tutaj znacznie mniej, kontynuował. Uderzamy o piątej nad ranem z dwóch stron. Hrabia z jedną drużyną od zachodu, reszta ze mną od południa. Lasem możemy podejść właściwie aż pod pierwsze budynki. Wchodzimy po cichu, jak najdłużej bez strzelania. Zdejmować wartowników bagnetami. Staramy się spotkać przy szkole to duży parterowy budynek. Czerwoni urządzili sobie w nim koszary. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, podejdziemy tam niezauważeni. Wtedy wrzucamy przez okna granaty i walimy do uciekających. Jasne? Tak jest. Ciche głosy zdawały się wyrażać powątpiewanie, że wszystko pójdzie tak łatwo. Moja drużyna wyrusza o trzeciej. Hrabia po godzinie. Odprawa dobiegła końca. W obozie zapanowała cisza. Każdy czyszcząc broń, jak mantrę powtarzał swoją pokutę. Zaklinali karabiny i pistolety w imię ojca, syna i ducha świętego. Ostrzyli i polerowali bagnety w rytm kolejnych Zdrowaś Mario, aby nie zawiodły ich w jutrzejszej walce. Ksiądz, wstawaj, już czas. Bury potrząsnął mnie za ramię, wyrywając płytkiej drzemki. Dziwne, myślałem, że nie zasnę. Zwykle przed akcją mam z tym problemy. Widać wszystko z czasem powszednieje, zabijanie i groźba śmierci również. Jesienna noc była chłodna. Nad ściółką wilgotny opar mgły przelewał się wśród pni. Szepkimi ruchami rozgrzałem zastałe z zimna mięśnie i podążyłem z oddziałem. Nocny las nigdy nie jest cichy. Ożywa głosami zwierząt śpiących za dnia szepce wiatrem poruszającym korony drzew i cicho śpiewa wodą w niewielkich strumieniach Starając się nie zakłócać tych melodii brnęliśmy przez ciemny bór w kierunku miasteczka Szedłem w drużynie porucznika Burego obchodzącej psigacice tak żeby wejść od południa Wnikłem świetle szarzejącego przed świtu potykałem się o wystające korzenie starając się skupić wyłącznie na marszu Mocno zaciskałem szczęki, czując jak żołądek z nerwów podchodzi mi do gardła. Może i przyzwyczaiłem się już do tej beznadziejnej walki, ale i tak przed potyczką zawsze chciało mi się żygać. O czwartej trzydzieści dotarliśmy na miejsce. Zagajnik podchodził prawie pod same zabudowania. Byliśmy więc dobrze osłonięci. Kryjący się za kępą zarośli bóry przywołał nas gestem. Kucnęliśmy wokół niego, gotowi wysłuchać ostatnich rozkazów. List Czajka, ksiądz suchy, ja ruszymy przodem. Rozsypujemy się między budynki, zdejmujemy czerwonych bez hałasu. Każdego z nas ma ubezpieczać z tyłu dwóch ludzi. Zaczynamy strzelać w ostateczności. Kierujemy się w stronę centrum, do ratusza. Ostatnie pół godziny oczekiwania było zawsze najgorsze. Strasznie chciało mi się palić. Ale musiałem się powstrzymać. Kucałem w zaroślach, żując młodą gałązkę świerka, a nerwy miałem napięte jak postronki. Wreszcie bury kiwnął na mnie ręką i ruszyliśmy w stronę pierwszych zabudowań. Psigacice to nieduże miasteczko. Nie było tu widać śladów walk, wyzwoliciele weszli długo po ucieczce Niemców. Teraz wkraczaliśmy my, aby wyzwolić choć kawałek ojczyzny od nowego najeźdźcy. Pochylony, podbiegłem do tylnej ściany najbliższego budynku. Bory szedł po mojej prawej, czajka zwinnie przekradała się z lewej. Lisa i suchego nie widziałem, pewnie zostali gdzieś dalej. Przypadłem do ściany i wyjąłem bagnet z pochwy. Długie ostrze zalśniło w pierwszych promieniach wschodzącego słońca. Ruszyłem, starając się stąpać jak najciszej. Straciłem resztę drużyny z oczu, ale Wiedziałem, że właśnie rozchodzą się po miasteczku cicho siejąc śmierć. Pierwszego trupa zobaczyłem tuż za rogiem budynku. Całkiem jeszcze żywy stał tyłem do mnie paląc papierosa. Zbliżyłem się bezszelestnie i, wbijając ostrze od spodu w żuchwę, zamieniłem go w stygnące ciało. Chciałbym powiedzieć, że poczułem, jak dusza z niego ucieka, ale rusty żołnierze chyba jej nie mają. Jedyne, co się z niego wydostało, to strumień ciepłego moczu plamiący spodnie munduru. Cicho ułożyłem zwłoki na ziemi i ruszyłem dalej. Przemykałem od ściany do ściany, cały czas kierując się w stronę centralnego placu. Wychodząc za kolejnego narożnika, wpadłem wprost na następnego czerwonoarmistę patrolującego ten teren. Spojrzał na mnie równie zdziwiony, co ja. Jego wzrok zawiesił się na ociekającym krwią bagnecie w mojej dłoni. Oprzytomniałem ułamek sekundy wcześniej i tylko to uratowało mi życie. Skoczyłem, łapiąc go lewą ręką za twarz i dźgając w szyję. Powaliłem na plecy, wyszarpnąłem ostrze i dziabnąłem jeszcze raz. Zbryzgała mnie gorąca krew, ciało zwiadczało. Leżałem na nim jeszcze chwilę, nasłuchując. Wyglądało na to, że naszej samotaniny nikt nie usłyszał. Podniosłem się i zobaczyłem, że zza sąsiedniego budynku obserwuje mnie czajka. Pomachała do mnie i złączyła palet wskazujący z kciukiem w geście gratulacji. Ruszyliśmy dalej w ciszy. Dotarłem do ostatnich zabudowań przed głównym placem. Cały czas nie było słychać strzałów. Wszystko wskazywało na to, że akcja przebiega dokładnie tak, jak zaplanował bury. Wyjrzałem za róg i rzuciłem okiem na rynek. Na jego północnej linii stał niewielki barokowy kościółek, od wschodu spory parterowy ratusz, obok którego zaparkowany był czołg T-34. Placek był pusty, jeśli nie liczyć dwóch strażników przy wejściu do tymczasowych koszar. Obok świątyni zobaczyłem przemykające postacie. Pewnie drużyna chorążego. Pochyleni, unikając wzroku warty, kierowali się w stronę ratusza. Za mną zupełnie znikąd znalazł się bury. Zawsze dziwiło mnie, jak facet jego postury może poruszać się tak zwinnie. Biorę ludzi z granatami i idziemy. Jak się zacznie, ruszajcie w stronę drzwi i walcie do uciekających. Szeptem wydał krótki rozkaz i już go nie było. Chwilę potem poranną ciszę rozdarły odgłosy wybijanych szyb i głośne wybuchy. Ułamek sekundy później strażnicy przy drzwiach padli martwi na ziemię, ustrzeleni przez snajperów drużyny hrabiego. Wypadłem na plac, ściągając z pleców karabin. Schowałem się za niskim murkiem i wymierzyłem. Czerwona armiści, których nie załatwiły granaty, zaczęli wybiegać z budynku, a my otworzyliśmy ogień. To była malownicza rzeź. Przy wąskim wejściu rosła sterta trupów. Eksplozje wewnątrz wyganiały ludzi wprost pod nasze lufy. Pierwszy olbrzym wypadł z domu po lewej. Wyglądał przerażająco. Miał na oko ze trzy metry wzrostu i pepesze w każdej ręce. Rycząc dziko, strzelał zupełnie nie szukając osłony. Pokrył ogniem połowę placu, trafiając kilku z naszych a resztę zmuszając do przerwania kanonady i ukrycia się. Wystawiając lufę ponad murkiem, starałem się strzelać w jego kierunku, ale nie widziałem z jakim skutkiem. Schowałem się i przysiadłem za osłoną, żeby założyć nowy magazynek, gdy drzwi domu za mną wyleciały z zawiasów. Wyszedł z niego drugi wielkolud i od razu zgarnął kilka trafień w brzuch od czajki kryjącej się nieopodal. Pociski przeszywały jego mundur i szarpały ciało, widziałem, jak wokół bryzga krew. Olbrzym zdawał się tym nie przejmować. Odwrócił się w stronę dziewczyny i z rykiem zaczął biec do niej, wymachując dwoma bagnetami wielkości sporych mieczy. Widziałem wszystko jak w zwolnionym tempie. Czajka poderwała się do ucieczki. Magazynek mojego karabinu, wreszcie z kliknięciem skoczył na miejsce. Puściłem skoncentrowaną serię w plecy potwora, wypływając połowę amunicji. Pociski pewnie strzaskały mu kręgosłup, ale on tylko zatrzymał się i powoli obrócił w moją stronę. Spojrzał na mnie, a jego ogromną twarz wykrzywił grymas przypominający uśmiech. Zrobił ku mnie kilka kroków, znów zacząłem strzelać. Ręce latały mi na boki. Trafiłem go może ze dwa razy, zanim karabin się zaciął. Gigant zrobił kolejny krok do mnie, gdy desperacko szarpnąłem zamek broni. Spod munduru wyśliznęły mu się sine sploty jelit. Odrzucił jeden miecz i wolną ręką złapał wnętrzności, próbując wepchnąć je z powrotem do brzucha. Cały czas przy tym szedł, nie spuszczając ze mnie wzroku. Suwadło w końcu puściło z metalicznym trzaskiem. Posłałem krótką serię w napastnika. Celowałem w głowę, ale pociski w większości chybiły celu. Jeden lub dwa z nich rozdarły mu tylko skórę na policzku. Czerwona armista puścił swoje trzewia, które upadły na ziemię z paskudnym mlaśnięciem i zamachał ręką, jakby chciał odgonić muchę. Ponownie nacisnąłem pust, ale magazynek był już pusty. Wyszarpnąłem z kabury pistolet, lecz w tej samej chwili czaszka olbrzyma eksplodowała, trafiona przez snajpera. Bez głowy monstrum zrobiło jeszcze dwa kroki, opadło na kolana i potem na twarz na ziemię. Zdałem sobie sprawę, że na placu zapadła dzwoniąca w uszach cisza. Pozbierałem się i stanąłem na chwiejnych nogach. Rozejrzałem się. Nasi żołnierze opuszczali kryjówki, wychodząc na dziedziniec. Wszystko wskazywało na to, że wygraliśmy. Zgiąłem się w pół i zwymiotowałem. Czując w ustach żółć i trzęsąc się od wypalonej adrenaliny, niemal obrzygując sobie buty, cieszyłem się, że nie zginąłem. Sprawdzić teren, dobić rannych, naszych opatrzyć! Hrabia, raport strat! Bury już wykrzykiwał rozkazy. Z domów zaczęli ostrożnie wychodzić cywile. Wystraszone oczy ludzi, którym udało się przetrwać Niemców i Rosjan, spoglądały na nas nieufnie. Nie dziwiłem się im. Nie wiedzieli, czego się po nas spodziewać, więc oczekiwali najgorszego. Bury odnalazł burmistrza i wszedł z nim do domu. Resztę poranka spędziłem pomagając ściągać trupy czerwonoarmistów do zbiorowej mogiły w lesie. Gdy zawlekliśmy tam wszystkie ciała, hrabia zapytał: Ksiądz, chcesz coś powiedzieć? Pokój waszym duszom. Trzeba było zostać u siebie, stwierdziłem patrząc na kłębowisko zwłok. Żołnierze zasypali dół, a ja poszedłem jeszcze kawałek w głąb lasu. W niewielkim młodniku wykopane były cztery groby, w każdym z nich spoczywało zawinięte w płótno ciało. Obok czekały już przygotowane krzyże z brzezowego drewna. Odprawiłem krótką ceremonię pogrzebową dla naszych. Używałem tych wszystkich pięknych słów, które tak bardzo lubią wojskowi: odwaga, bohaterstwo, poświęcenie, honor, standard. Poległem to nie pomogło, za to żywi poczuli się chyba nieco lepiej. Wróciłem do miasteczka około południa. Chciałem coś zjeść i trochę odpocząć, ale na placu spotkałem Burego. Chodź, ksiądz, rzucisz na coś okiem zaczepił mnie tonem nieznoszącym sprzeciwu. Niechętnie powlokłem się za nim. Zaprowadził mnie do jakiejś szopy. Na podłodze leżały dwa trupy olbrzymów, nad którymi pochylał się hrabia. Widziałeś ich kiedyś z bliska? Zapytał dowódca. Nie, z tak bliska nigdy. Czym oni są? Spytałem, nie mogąc oderwać wzroku od trzymetrowych postaci. Nawet leżąc na ziemi wyglądali imponująco. Szerokie klatki piersiowe, nogi jak słupy, ramiona niczym kowalskie młoty. Jeden z olbrzymów nadal miał głowę. Krótko ostrzyżone włosy, masywne czoło i kwadratowa żuchwa nadawały jego twarzy jakiś pierwotny wyraz. Nie wiemy. Spójrz na to. Hrabia zdjął truposzowi górną część munduru. Ciało Olbrzyma było podziurawione jak sito. Nawet dwie takie rany byłyby dla zwykłego człowieka śmiertelne. Skóre znaczyły blizny układające się w regularne, koncentryczne wzory. W wielu miejscach zobaczyłem tatuaże jakby wykrzywione litery cyrylicy, czerwone gwiazdy, a na piersi sierp z młotem. Pod tą mozaiką widać było ogromne mięśnie pokryte guzami i naroślami. Te ich malonki. Hrabia pokręcił głową. Dziwnie się robi od samego patrzenia. To nie są ludzie. To prawdziwe czerwone olbrzymy, wyrwało mi się. Nie używaj tego określenia przy naszych, przestrzegł mnie Bury. Ciała spalimy. Wyszliśmy z szopy. Nie mogłem się otrząsnąć po tym widoku wielkoludów. Przyjąłem papierosa od dowódcy i zaciągnąłem się głęboko. Możemy tu zostać kilka dni zaczął Bury. Gadałem z burmistrzem. Są trochę nieufni, ale pozwolą nam odpocząć. Ruscy nie zjawią się tutaj zbyt szybko, nikt nie zdoła uciec, więc nawet nie wiedzą o klęsce. Co potem? zadałem odwieczne pytanie. Wracamy do lasu. Zabieramy czołki, chałbice. Ukrywamy i planujemy dalsze akcje. Może ktoś z miejscowych się przyłączy. Bury popatrzył w dal. A później? Przecież oni to wrócą. Ksiądz kurwa, co ja mam ci powiedzieć? Wiesz tak jak wszyscy, że z nimi nie wygramy, wściekł się. Alianci mają nas w dupie. Cały świat ma nas w dupie, a do tego ruscy wyhodowali sobie jakichś nieczułych na ból wielkoludów. Co chcesz usłyszeć? Mamy się poddać? Rzucił niedopałek na ziemię i odszedł szybkim krokiem. Byłem zły na siebie, że tak głupio zapytałem. Każdy z nas w głębi ducha wiedział, że nasza walka skończy się, gdy spoczniemy w jednej z leśnych mogił, podobnych do tych, które wykopaliśmy dziś rano. Zgasiłem papierosa i ruszyłem przez miasteczko. Nogi same zaniosły mnie do niedużego barokowego kościółka. Trudno się pozbyć dawnych nawyków. W świątyni panował półmrok i przyjemny chłód. Ściany i ołtarz były gołe. Wyzwoliciele rozkradli wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Tylko witraże w oknach pozostały nienaruszone i w południowym słońcu rzucały na posadzkę kolorowe światła. Szedłem główną nawą pomiędzy rzędami ławek, wpatrując się wiszącego nad ołtarzem ukrzyżowanego Jezusa. Cierniowa korona, oplatająca skroń, wyraz męki na twarzy i oczy, jakby utkwione w wiernych. On swoim prześladowcom wybaczył, my naszych zabijamy. Kiedyś myśleliśmy, że Polska jest Chrystusem narodów. Dziś myślałem, że bliżej nam do dobrego łotra wiszącego na sąsiednim krzyżu. Zginiemy w zapomnieniu, ale być może pierwsi będziemy w raju. Zamyślenia wyrwało mnie ciche chrząknięcie. Odwróciłem się i zobaczyłem stojącego w drzwiach chłopa. Dzień dobry, e, znaczy pochwalony Jezus Chrystus, wyjąkał miętosząc w dłoniach czapkę. Na wieki wieków, odpowiedziałem machinalnie. Znaczy, bo Pan bury mówił, że jesteście księdzem. Pan bury, tego jeszcze nie było. Zgadza się. Czego wam trzeba? Spytałem uprzejmie. Znaczy, bo ludzie chcieli spytać, czyby ksiądz mszy dla nas nie odprawił. Jutro niedziela. Będzie już jakiś czas, jak naszego proboszcza ruskie ubili, bo nie chciał kielichów mszalnych oddać, mówił, wpatrując się w swoje buty. Odprawię. Jeśli chcecie, to odprawię. Jutro w południe? Tak, będzie dobrze, rozpromienił się chłop. A jakby kto, znaczy, do spowiedzi chciał. Nadal patrzył pod nogi, wyraźnie unikał spoglądania na mój zakrwawiony i pokryty błotem mundur. Będę w kościele od rana, przerwałem mu, bo ta jego nieśmiałość zaczynała być męcząca. Jak kto chce, to zapraszam. Mężczyzna uśmiechnął się. I zanim zorientowałem się, co robi, podszedł bliżej, ukląkł przede mną i ucałował w zakrwawioną dłoń. Potem szybko wybiegł, zostawiając mnie samego. Postanowiłem trochę posprzątać kościół. W końcu jutro miałem odprawić tu liturgię. Podszedłem do prezbiterium i pod ołtarz. Stół pokryty był kurzem, walały się na nim jakieś śmieci. Zgarnąłem to wszystko na podłogę i spojrzałem na ścianę pod krzyżem. Pod tabernakulum, z metalowymi drzwiczkami wiszącymi na jednym zawiasie, zobaczyłem plamę zaschniętej krwi. Pewnie tutaj dokonał żywota proboszcz, starający się ocalić największy skarb swojej świątyni. Odchyliłem grube skrzydło, które zaskrzypiało i urwało się z ostatniego mocowania łoskot upadającego metalu rozniósł się echem, tabernakulum było puste, wyzwoliciele zabrali wszystko. Z ciekawości przyjrzałem się leżącym na podłodze drzwiczkom. Zdziwiło mnie, że Ruscy ich nie ukradli, zwykle są pozłacane i mają jakąś wartość. Bliższe oględziny wyjaśniły sprawę. Wykonano je z mało wartościowej, połyskującej cyny. Podniosłem je z zamiarem odłożenia na bok, gdy usłyszałem, że w środku coś się przesuwa. Poruszyłem nimi jeszcze raz. Pomiędzy dwiema warstwami metalu była najwyraźniej pusta przestrzeń, w której coś schowano. Jeden z narożników uszkodził się podczas upadku. Z wysiłkiem rozgiąłem tam metal. Powiększyłem otwór i moim oczom ukazało się nieduże zawiniątko. Materiał był zupełnie zetlały i rozpadał się w palcach, ale chyba kiedyś był kapłańską stułą. Rozwinąłem go, niszcząc przy tym zupełnie, i zobaczyłem oprawioną w czarną skórę książeczkę. W przeciwieństwie do stuły, w bardzo dobrym stanie. Zacząłem ją oglądać. Tomik miał format nieco większy niż modlitewnik, ale zdecydowanie nim nie był. Napisano go dziwnym językiem jakby dawną Polszczyzną, przeplataną zwulgaryzowaną łaciną. Niektóre stronice pokrywały diagramy czy wzory, na innych zobaczyłem rysunki ziół i kwiatów. Na pierwszej zauważyłem napisaną odręcznie mało czytelną notatkę. Pomiędzy niektóre strony włożono jakieś luźne poskładane kartki. Dalsze oględziny przerwał mi ruch przy wejściu do kościoła. Schowałem znalezisko do kieszeni munduru, gdy do środka weszło kilka kobiet prowadzonych przez zażywną matronę w średnim wieku. Znaczy, bo my chciałyśmy posprzątać przed mrzą, znaczy się. Domyśliłem się, że to żona mojego poprzedniego rozmówcy. To bardzo miło z waszej strony. Plebanie już przygotowałyśmy. Jeśli ksiądz zechce, może tam spać. Polchna dama wyraźnie poczuła się ośmielona. Kobiety zaczęły krzątać się po kościele, z wprawą uprzątając bałagan. Patrzyłem na nie chwilę, kolejny raz zastanawiając się nad potęgą wiary. Kilka godzin temu w miasteczku rozegrała się prawdziwa rzeź. Krew nie wsiąkła jeszcze dobrze w ziemię. A dla nich najważniejsze było, aby świątynia wyglądała schludnie podczas jutrzejszej mszy świątynia obojętnego boga, który zdawał się teraz patrzeć w zupełnie inną. Plebania była niewielka, ale bardzo przytulna. Zaszyłem się w niej na resztę dnia, ciesząc się, że mogę w ciszy i samotności odreagować zabijanie. Żołnierze po zwycięskiej bitwie zwykle świętowali, co było ładnym określeniem na pijaństwo i desperackie próby znalezienia kogoś, z kim można się przespać. Trudno im się dziwić, że chcieli korzystać z życia. W końcu każdy dzień mógł być naszym ostatnim. Wszyscy żyliśmy w pożyczonym czasie. W piecu buzował ogień, a na łóżku leżała świeża pościel. Widać kobietom zależało, żeby było mi wygodnie. Naniosłem sobie wody ze studni, zagrzałem na piecu i wykąpałem się. Przeprałem mundur. A kiedy samozwańcza przywódczyni sprzątających kościół przyniosła mi obiad i butelkę wina domowej roboty, znów poczułem się prawie jak człowiek. Wyczyściłem karabin i bagnet, a potem znów zabrałem się do oględzin tomiku znalezionego w kościele. W biblioteczce Świętej Pamięci proboszcza zostało wprawdzie kilka książek, ale tajemniczy ukryty wolumin fascynował mnie znacznie bardziej niż żywoty Świętych. Czarna skóra oprawy miała dziwną fakturę, nosiła niewielkie ślady użytkowania. Na okładce brakowało tytułu. Papier był gruby, ale gładki i szeleścił przyjemnie podczas kartkowania. Druk mógłby pamiętać jeszcze czasy Gutenberga, charakterystyczna średniowieczna czcionka pokrywała stronice równymi rzędami. Na niektórych marginesach znajdowały się dopisane odręcznie krótkie notatki. Na stronie tytułowej ozdobnymi znakami stało Grymuar polski, czyli rzecz o mocy, ziołach i czarostwie wszelakiem. Poniżej, cienkim, pajęczym pismem, ktoś dopisał ledwie teraz widoczną dedykację. Każda wiedza jest dobrą, kiedy dobru służy. S. Grymuar. Miałem więc w rękach księgę magiczną. W seminarium uczył o nich starszy ojczulek, ten sam, który opowiadał o egzorcyzmach i innych dziwnych sprawach. Właściwie żaden z młodych kleryków, ze mną włącznie, nie przywiązywał większej wagi do jego nauk. W końcu jak można było brać na poważnie historię o fizycznym opętaniu, wypędzaniu złego czy czarach? Mieliśmy przecież dwudziesty wiek, a nie średniowiecze. Tyle tylko, że to działo się przed wojną. Jeszcze w innym świecie, który wydawał się tak racjonalny i poznany. Wtedy demony były tylko metaforą, a nie drzemiącymi w ludziach potwornościami. Wtedy masowe mordy, okropieństwa wojny i czerwone olbrzymy były zwyczajnie nie do pomyślenia. Ciekawe, co stary ojczulek opowiedziałby o nich tym swoim monotonnym, usypiającym głosem. Być może mówiłby z wrażenia, Widząc, jak szatan bez skrępowania rozsyła swe sługi po świecie. Nalałem sobie szklankę wina i wróciłem do oględzin znaleziska. Dzieło nie miało autora. Na stronie tytułowej szukałem informacji o drukarni, czy choćby daty, ale nic takiego nie znalazłem. Za to, umieszczony na następnej karcie spis treści, wyglądał obiecująco. Rozdziały o magicznych ingrediencjach. Czy ważenie mikstur? Były bogato opatrzone szczegółowymi rycinami ziół, grzybów i innych składników oraz kociołków i kolb, wyglądających jak pierwsze przybory alchemiczne. W piekielnej hierarchii znalazłem spis diabłów polskich, ułożony według autora zgodnie z ich mocą i miejscem na piekielnej drabinie. Ciekawe, czy stary proboszcz wiedział, jak bluźnierczą księgę miał ukrytą w samym sercu małomiasteczkowego kościoła. Grymuar był raczej trudną lekturą. Fragmenty napisane nieco dziwaczną łaciną przeplatały się za kapitami w archaicznej polszczyźnie. Rozczytywanie tego tekstu zajęło mi dłużej niż myślałem. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że za oknem zrobiło się już szaro. Dolałem sobie wina, zapaliłem kilka świec, i kontynuowałem przeglądanie. Zajrzałem nieco dalej do części zatytułowanej Rytuały pomniejsze. Zgodnie z opisem, we wstępie zawierał on proste czary i gusła pożytku w codziennym życiu przysparzające. Rzeczywiście, znalazłem tu informacje, jak się pozbyć kurzajek, jak spędzić płód, wyleczyć męża z pijaństwa, albo rzucić zły urok na bydło sąsiada. Większość rytuałów wyglądała na naprawdę banalne i do tego nie wymagała zbyt wielu składników. Alkohol lekko szumiał mi już w głowie, postanowiłem więc dla zabawy wypróbować któryś z przepisów. Nie, nie dla zabawy, przekonywałem sam siebie. Będzie to naukowa próba dowiedzenia się ich nieskuteczności przeprowadzona im memoriam sędziwego wykładowcy z seminarium. Kurzajek na szczęście nie miałem, nikogo z pijaństwa nie zamierzałem leczyć, pomór bydła sąsiada też niezbyt mnie interesował. Przerzucałem kolejne kartki, aż trafiłem na rytuał pozwalający rzekomo dóbr materialnych przysporzyć. Czasem trudno było dokładnie przetłumaczyć te zapiski. Dolałem sobie wina i zacząłem dokładnie wczytywać się w opis obrządku. Całość nie wydawała się zbyt skomplikowana. Wyjrzałem przez okno. Księżyc był w odpowiedniej fazie. Zgodnie z instrukcją narysowałem węglem na podłodze niewielki diagram, mamrocząc nic nieznaczące zbitki łacińskich słów, dodałem kilka dziwnych symboli, w centrum umieściłem świecę. Według książki, aby sprowadzić moc, potrzebowałem własnej krwi. Tekst nie precyzował ilości. Zawierał jedynie przestrogę: Uważaj, abyś się z chciwości własnej nie wykrwawił. Uznając, że kilka kropel musi wystarczyć, naciąłem kciuk bagnetem i pokropiłem diagram. Kapka krwi spadła na świecę, która zgasła z cichym syknięciem. I to był właściwie koniec rytuału. Zgodnie z moimi oczekiwaniami, nie zjawił się diabeł z workiem złota. Sam worek złota zresztą też nie. Poczułem się bardzo głupio. Podpity kapłan odwróconego plecami boga odprawia szamańskie czary, robiąc siebie durnia. Może jeszcze rozebrać się do naga i skakać przez ognisko. Niedbale zmyłem bazgroły z podłogi, dopiłem wino i położyłem się do łóżka. Śnił mi się stary ojczulek kiwający głową i cicho mamroczący łacińskie sentencje. Zwykle po czerwonym winie bolała mi głowa, tym razem nie było inaczej. Lis wyrwał mnie z łóżka jeszcze przed ósmą. Wyraziłem swoją wdzięczność słowami, które doskonale znał każdy żołnierz, wiedząc, że i tak nie będę się miał komu z nich wyspowiadać. Nie wściekaj się już, ksiądz! Chłopak był dziwnie podniecony i uśmiechnięty. Chciałem dać na zapowiedzi. Dodał zupełnie bez sensu. O czym ty gadasz? spytałem, przecierając oczy. Jakie znów zapowiedzi? Zaręczyliśmy się wczoraj z czajką, odparł z dumą Rudzielec. Udzielisz nam ślubu? Patrzyłem na niego w milczeniu, siedząc na łóżku. Dziewiętnastolatek w przybrudzonym mundurze zastygł w oczekiwaniu, ale chyba już wiedział, co powiem. W końcu miałbym odmówić? Lubiłem te dzieciaki. Od dawna mieli się ku sobie. Jasne. Kiedy? Spytałem tylko. No, ja to chciałem nawet dzisiaj, ale czajka z znaczy Hania, woli za dwa dni. Baby z miasteczka mają jej jakąś kieckę wyszykować czy coś, powiedział przewracając oczami. Nierealność całej sytuacji dotarła wreszcie do mojego otępiałego mózgu. Walczymy z czerwonymi olbrzymami. Możemy zginąć lada dzień, a ten chce się żenić i dziewczyna o sukience myśli. W każdym razie chciałem dać na zapowiedzi. Lis wręczył mi magazynek. Zapłacił za ślub walutą naszego świata, małymi ołowianymi kawałkami śmierci. Uśmiechnięty lis wyszedł, a ja zacząłem się zbierać z posłania. Umyłem się w bali z zimną wodą, chlupiąc i parskając. Włożyłem mundur, a wzuwając buty, poczułem, że w lewym coś mnie uciska. Odwróciłem kamarz do góry nogami. Na podłogę wypadł błyszczący krążek. Podniosłem błyskotkę, ze zdumieniem stwierdzając, że to stara moneta. Miała nierówne krawędzie i zatarte znaki ale nie dało jej się z niczym pomylić. Spojrzałem na rozmazane ślady diagramu i pokręciłem głową. Nie, to przecież niemożliwe, żeby wczorajszy eksperyment zaowocował znalezieniem w bucie złotej monety. Jednak z drugiej strony, skąd ona mogła się tu wziąć? Wrzuciłem krążek do kieszeni i otworzyłem szafę świętej pamięci proboszcza. Odnalazłem stółę, nałożyłem na mundur i poszedłem do kościoła. Spowiedź mieszkańców Psigacic była zupełnie inna niż te, których wysłuchiwałem w lesie. W dusznym półmroku konfesjonału wyznawali swoje małe grzeszki, tak różne od żołnierskich rozterek. Mówili o kradzieżach i innych drobnych świństwach, spowiadali się z uległości na szeptali o małżeńskiej niewierności. A z tego co zdążyłem wywnioskować, co najmniej kilku mężczyzn zdradzało małżonki z tą samą cichodajką Marysią. Ona sama równie gorliwie wyznawała swoje przewiny. Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie bardzo żałuję, zakończyła. Chyba kochasiów, mruknąłem nieco głośniej niż zamierzałem. Słucham? Szepnęła zdziwiona. Nic, nic, dziecko. Odparłem, bawiąc się złotą monetą w kieszeni. Musisz się bardziej szanować, inaczej będzie źle. Ja już nie będę proszę księdza, powiedziała łamiącym się głosem. Jasne, pomyślałem. Nie uwierzyłem w tej skruchę. Znałem ludzi na tyle, żeby wiedzieć, że najdalej w czwartek Marysia złamie swoje postanowienie. A niewierni mężowie wcale nie będą musieli szukać nowej cichodajki. Do południa wyspowiadałem chyba całe miasteczko. Podczas mszy kościół był pełny. W ławkach siedzieli mieszkańcy psigacic z tyłu stali żołnierze. Odprawiłem ceremonię dokładnie, ale nie wkładałem w to serca. Czułem się trochę tak, jakbym znów odczyniał szamańskie sztuczki tym razem przed publicznością. Brakowało Boga. Wypowiadałem tylko formułki, na które odpowiadali ludzie. Kazanie dałem krótkie o konieczności pomocy bliźniemu w trudnych czasach. Przecież nie będę zagrzewał ich do walki, nie wezmę na siebie ich śmierci. Bury pewnie wolałby, żebym ich zmotywował, porwał do czynu, ale nie chciałem im wmawiać, że Bóg oczekuje ich poświęcenia. Jego nie obchodzi ani nasze poświęcenie. Ani walka, ani nawet kurestwo Marysi. Na bożeństwo zakończyłem zapowiedzią ślubu Lisa i Czajki, czyli Janka i Hani. Zebrani z tyłu żołnierze zaczęli bić brawo. Hania spłonęła rumieńcem. Lis był dumny jak Paw. Nikt jeszcze nie wiedział, że zapowiadałem ceremonię, która miała się nigdy nie odbyć. Resztę dnia spędziłem czytając Grymuar. Fascynowała mnie ta książeczka. Zwłaszcza, że w palcach obracałem złoty dowód na to, że zapiski miały jakąś tajemniczą moc. Żołnierze zażywali zasłużonego odpoczynku. Kilku z nich pewnie żałowało, że Marysia przychodzi chwilowe nawrócenie, ale i tak wszyscy byli zadowoleni. Bury odwiedził mnie po południu. Co tak, ksiądz, siedzisz samotnie? spytał zamiast powitania. Czytasz coś? Zobacz sam pokazałem mu Tomik. Stwierdziłem, że właściwie przyda mi się towarzystwo. Nalałem mu wina, którym hojnie obdarowały mnie pomszy mieszkanki psigacic i opowiedziałem o moim wczorajszym eksperymencie. Na koniec pokazałem złotą monetę. Bury słuchał uważnie, niczego nie komentując. Gdy skończyłem, rzucił tylko E, gdyby tak był tam opisany rytuał Przyzywania całej dywizji pancernej albo dwóch. Bury zawsze myślał pragmatycznie. Nie zdziwiło go zbytnio, że najwyraźniej te dziwne czary działają. Już zaczął kombinować, jakby je wykorzystać. Widać, wojna i zabijanie zabojętniają człowieka na niesamowite zjawiska. Spaliliśmy wczoraj ciała tych gigantów, dodał pozornie bez związku. Na początku nie bardzo chciały płonąć. Ale potem nagle buchnęły błękitnym płomieniem i spopieliły się w kilka chwil. Prochy rozrzuciliśmy. Przez jakiś czas sączyliśmy wino w ciszy. W końcu bury podniósł się i powiedział na odchodnym. Dzień po ślubie, chowamy się w lesie. Jeśli czerwoni wrócą tu z olbrzymami, będzie krucho. No chyba, że znajdziesz coś na nich w tej swojej księdze czarów, zakończył z uśmiechem. Wyszedł, a ja pogrążyłem się w lekturze. Wieczorem dotarłem do rozdziału sług przyzywanie i rytuały większe. Po czym zasnąłem w mundurze i z książką w rękach. Ze snu wyrwały mnie odgłosy strzałów i krzyki. Zerwałem się na nogi, złapałem plecak i broń. Błyskawicznie wyskoczyłem na zewnątrz. W zalanych księżycową poświatą psigacicach rozgorzała walka. Szybko zorientowałem się, że w nocy czerwoni musieli podejść pod miasteczko. Teraz nacierali dużymi siłami od wschodniej strony ostrzeliwując główny plac. Pochylony przebiegłem pod niski murek. Kryło się za nim kilku naszych. W ciemnościach rozpoznałem dowódcę Suchego i Hrabiego. Razem odpieraliśmy ostrzał z zaosłony, ale prędko stało się jasne, że musimy się wycofać. Ruscy napierali coraz bardziej od budynków wokół placu, co rusz odrywały się pochylone sylwetki naszych żołnierzy uciekających na zachód w stronę lasu w bezładnym odwrocie. Pozostać na miejscach! Bury starał się przekrzyczeć kanonadę, ale niezbyt mu to wychodziło. Usłyszałem wrzaski za plecami i dotarło do mnie, że to może być nasza ostatnia bitwa. Od zachodu wprost na uciekających Wyszedł oddział gigantów. Ogromne, zwaliste sylwetki wyglądały upiornie w księżycowej poświacie. Uzbrojeni w miecze i pistolety maszynowe, po jednym w każdej ręce, natarli na nas z drugiej strony. Ich atak wyglądał przerażająco. Zapamiętałem pojedyncze sceny, niczym wstrząsające fotografie. Olbrzym, obrywa w brzuch, ale zdaje się nie zauważać rany. Machnięcie mostrza, Odrąbuje jednemu z naszych głowę wraz z barkiem. W świetle księżyca krew jest czarna. Inny łapie kosa. Chłopaczka, który najgłośniej bił brawo w kościele, trzymając za gardło unosi go i ładuje mu serię z pepeszy. Wali z przyłożenia. Posoka obryzguje jego uśmiechniętą prymitywną gębę. Kolos odrzuca ciało jak szmacianą lalkę. Szybko rozbili grupki uciekinierów, znacząc ziemię polską krwią. Mimo ran parli naprzód. Wzięci w takie kleszcze, właściwie nie mieliśmy szans. Usłyszałem stuknięcie i cichy brzęk, i zobaczyłem toczący się obok mnie granat. Bory, Suchy i hrabia, poderwali się do biegu, skoczyłem za nimi. Uciekaliśmy na północ, kierując się do lasu. Zanim dopadliśmy linii drzew z prawej strony zagrzmiał wybuch. Podmuch powietrza rzucił mną. Zarejestrowałem jeszcze, że obok mnie przewraca się też hrabia. Grzmotnąłem o ziemię w uszach słyszałem tylko pisk. Ktoś chwycił mnie za kołnierz. Zobaczyłem podwójnie twarz burego, który coś do mnie krzyczał. Poderwał mnie na nogi i powlukł w stronę drzew. Wpadliśmy między nie i biegliśmy dalej, zostawiając za sobą cichnące już odgłosy wystrzałów. Zatrzymaliśmy się dopiero nad ranem. Z całego oddziału zostało nas niecałe trzydzieści osób. Mieliśmy pięciu rannych. Znaleźliśmy się nawzajem w lesie pod wieczór. Nie wracaliśmy do głównego obozu. Utworzyliśmy tymczasowy. Psigacice zostały opanowane przez czerwonych, na oko trzy plutony. Jakieś półtorej setki żołnierzy, w tym oddział olbrzymów. Walka była dla nas skończona. Nie każdy jednak mógł się z tym pogodzić. Liz, ile razy mam ci mówić? Nie pozwalam ci tam wracać darł się bury przecież to samobójstwo. Chłopak stał ze spuszczoną głową i wysłuchiwał reprymendy. Mają, chanie, wzięli naszych do niewoli. Będą ich przesłuchiwać, torturować, a potem pomordują. Nie będę się tu krył i czekał. Powiedział spokojnie, ze wzrokiem wbitym w ziemię. Idę. Sam albo z wami. Udam, że nie słyszałem tego fragmentu o dezercji. Zaczekaj jeszcze dzień, wymyślimy jakiś plan. Bury najwyraźniej postanowił wziąć lisa na przetrzymanie. Chłopak skinął głową i odszedł na bok. Nasz mały obóz pogrążył się w milczeniu. Minęło kilka godzin, a bury nie kwapił się z przedstawieniem planu. Zresztą chyba nawet lis wiedział, że nie ma możliwości, żebyśmy wyszli z tego cało. Zapadał zmierzch, gdy dowódca poprosił mnie o rozmowę. Wiesz, że to już koniec, zapytał prowadząc mnie kawałek od obozu. Wiem. Idę z młodym, odparłem krótko. Wszyscy idziemy. To przecież jedyne, co możemy jeszcze zrobić. Nikt nie będzie mnie potem nazywał karłem, nawet jeśli ruscy mają tych swoich olbrzymów. Spróbujemy odbić naszych i zabić tylu czerwonych, ilu zdołamy. Dość prosty plan, stwierdziłem. Masz lepszy? Zaciekawił się bury. Nie. Ale mam coś, co może pomóc. Wyciągnąłem z kieszeni grymuar. Spojrzał na mnie zmęczonymi oczami. Nie było w nich już nic poza spokojną rezygnacją człowieka pogodzonego z losem, lecz zdeterminowanego, by swoje sprawy doprowadzić do końca. Naprawdę sądzisz, że to cokolwiek pomoże? Może zamiast tego po prostu nas wyspowiadaj. Wyspowiadać was mogę, ale rytuał też nie zaszkodzi. W końcu grzech czarów, jeśli można go tak nazwać, spocznie na mnie. Przynajmniej mam taką nadzieję dodałem w duchu. Co konkretnie chcesz zrobić? Głos dowódcy zdradzał zainteresowanie. Znalazłem taki obrządek. Sam nie wiem, jak to nazwać. Najtrafniejszym przekładem będzie chyba przyzywanie obrońcy albo transformacja obrońcy. Nie jestem pewny, zwulgaryzowana łacina ma wiele interpretacji. Wszystko pięknie, ale co to ma robić? Pragmatyzm Burego objawiał się w każdej dziedzinie życia. Najwyraźniej fakt, że chodziło o magię nie miał większego znaczenia. Według opisu ma dodać odwagi i energii do walki, uczynić niewrażliwym na ból. Przynajmniej tak mi się wydaje. Coś jak dobry samogon oblizał się na samą myśl. Mniej więcej, zgodziłem się z mimowolnym uśmiechem. Znaczy, że stworzysz naszych olbrzymów. Nie, to tak nie działa, odparłem szybko. Czerwoni musieli długo nad nimi pracować. Pamiętasz tamte ciała? Niektóre rytualne blizny albo tatuaże były już stare. Jak myślisz, jak oni ich wyhodowali? Zapytał, częstując mnie własnoręcznie skręconym papierosem. Jak te cholerne ruskie buce wpadły na coś takiego? Hitler ma własny wydział od zjawisk paranormalnych. No od czarów, wyjaśniłem, widząc, że bury nie zna tego słowa. Czytałem o tym kiedyś w kurierze. Czerwoni pewnie też. Skurwy, syny! Zaklął pod nosem i zapalił. Przepraszam, ojcze. Lekceważąco machnąłem ręką. Zamierzałem obrazić Boga bardziej niż Bury swoimi przekleństwami. Może też powinniśmy mieć coś takiego. Teraz mamy. Poklepałem się po kieszeni, w której spoczywała książeczka. Przynajmniej na miastkę. Jak zawsze. Bury pokręcił głową, skryty za chmurą papierosowego dymu. Za późno, za mało. Nie wiedziałem, co mu na to odpowiedzieć. Obaj zdawaliśmy sobie sprawę, że jutro będzie już po wszystkim. Zaciągnąłem się papierosem, dym z podłego tytoniu drapał w gardło. Szliśmy jeszcze kawałek w milczeniu, słuchając wieczornych odgłosów polskiego lasu. Wciąż polskiego. Wróciliśmy do obozu, a bury w skrócie wytłumaczył plan, choć może to zbyt szumne określenie tej straceńczej misji. Staliśmy wokół ogniska, płomień malował nasze twarze dzikimi kolorami. Mieliśmy zaatakować miasteczko w trochę ponad 20 osób. Jeden z rannych raczej nie miał szans przeżyć nocy. Zamierzaliśmy zaatakować od północy, tak żebyśmy mieli bliżej do budynku. W którym czerwoni prawdopodobnie przetrzymywali więźniów. Dwudziestu kilku przeciw trzem plutonom i tym gigantom? Nie wiemy też, gdzie dokładnie trzymają naszych. Wchodzimy bez zwiadu? Cuchy wyraził myśli wszystkich zebranych. Nie mamy ich pokonać, tylko odbić jeńców. Kto nie chce iść, nie idzie. Zwolnij go z rozkazu. Bury uciął dalsze dyskusje. Nikt się nie odezwał. Wszyscy byliśmy polskimi żołnierzami. Żadnemu z nas nie zostało nic prócz tej walki. Spróbować odbić towarzyszy broni to obowiązek, nie opcja do wyboru. Ksiądz ma coś, co może nam pomóc, dodał dowódca kierując ich uwagę na mnie. Wszystkich chętnych dziś wyspowiadam. Ostatni raz chciałem dodać. Mam też specjalne błogosławieństwo, które doda wam sił w walce. Jest dość specyficzne i wymaga przygotowań, więc wezmę tylko trzech ochotników. Lis, suchy i Topol wystąpili jednocześnie, zanim jeszcze przebrzmiały moje ostatnie słowa. Dobrzy silni młodzi. Będą z nich konkretni obrońcy. Odeszliśmy we czterech od obozowego ogniska. Wytłumaczyłem im, co zamierzam zrobić, pokazałem opis rytuału. Słuchali w milczeniu, ich twarze nie zdradzały większych emocji, byli już pogodzeni ze śmiercią. Będziemy jak te czerwone giganty? spytał Topol, gdy skończyłem mówić. Wy już nimi jesteście. Każdy z Was to biało-czerwony olbrzym. – odparłem patetycznie. – Nie obiecam wam, że urośniecie i że nie będą was imać się kule. W księdze napisano tylko, że to proces stworzenia obrońcy silnego i niewrażliwego na rany czy ból. – Brzmi klawo. Kiedy zaczynamy? – W głosie lisa nie było cienia wesołości. Ceremoniał wydawał się skomplikowany. Trzech prawie nagich żołnierzy Ułożyłem wewnątrz dużego diagramu oświetlonego w kilku miejscach niewielkimi ogniskami. Chodząc między nimi, wypowiadałem dziwne łacińskie sentencje, przechodzące momentami niemal w gardłowy zaśpiew. Część z tych słów rozumiałem: poświęcenie, rana, wróg. Inne były jedynie zlepkiem sylab. Czułem się jak w transie. Kolejne elementy obrzędu pojawiały się w mojej głowie jakby instynktownie. W pewnym momencie leżący jednocześnie jęknęli i wypowiedzieli odpowiedź na zaklęcie. Ich oczy błysnęły białkami, jakby chcieli zajrzeć w głąb swych czaszek. Zapadli w rodzaj śpiączki lub może hipnozy. Każdego z obrońców zraniłem lekko jego własnym bagnetem. Niewielkie cięcie na piersi tuż nad lewym sutkiem. Drobne krople krwi spływały na ściółkę. Po chwili ranki zaczęły zasklepiać się same. Każdemu wysypałem na tors szczyptę prochu i podpaliłem. Związanie z orężem, broń biała, broń palna. Rysowałem na ciałach chłopaków symbole, mamrocząc dawne formuły i czułem, jak przepływa przeze mnie energia. Miałem wrażenie, że jest we mnie moc, silniejsza nawet niż ta, którą kiedyś czułem odprawiając mszę zaraz po seminarium. Stara potęga, która kanalizowała się przez moje ciało. W koronach drzew szumiał wiatr. Gdzieś w oddali rozległo się pochukiwanie puszczyka. Skończyłem nad ranem. Bury przyszedł zobaczyć, co z nami. Obrońcy właśnie budzili się z transu. Bałem się tej chwili, nie miałem pojęcia, czego tak właściwie udało mi się dokonać. Żołnierze otwierali oczy, lekko zasnute błękitną mgiełką. Jeden po drugim wstawali, przeciągali się w milczeniu i ubierali. Zdawało mi się, że są jakby więksi. Ich mięśnie wyglądały masywnie, chociaż pewnie tylko to sobie wmawiałem. Rytualne nacięcia zniknęły. Stanęli przed dowódcą i zasalutowali służbiście. Gotowi? Spytał. Tak jest, odpowiedzieli chórem. Zuch, chłopaki, pochwalił ich, jednocześnie klepiąc mnie po plecach. Jak się czujecie? Zapytałem z lekkim niepokojem. Lis? W porządku, odparł, stając przede mną. Miał bystre spojrzenie, ale jakby patrzył na przestrzał. Zmienił się też kolor jego oczu. Kiedyś piwne, teraz były blado-błękitne. Z nocy niewiele pamiętam. Właściwie tylko początek. Potem jakbym spał bez snów. To co? Topol pokręcił głową, aż chrupnęło mu w karku. Chodźmy zabić.